Bobrowniki TV. Najświeższe informacje z regionu. Bobrowniki TV. Regionalna telewizja internetowa. Dla Bobrowniki TV Marcin Szewczyk. Założyłem taki profil na Facebooku, Bobrowniki Inicjatywa Społeczna, po to, żeby naszym mieszkańcom pokazywać właśnie takie rzeczy, jak między innymi tu się dzieją. A co tu się dzieje? Słuchajcie, przed przyjazdem, tu przed chwilą, wypłoszyłem całkiem niechcący dwa żurawie. A zobaczcie, co tu teraz jest. Było tu piękne rozlewisko, trzcinowisko, są tu żerenia bobrów, siedliska ptaków, kaczek, krzyżówek, łysek, mnóstwo ptaków trzcinowych, a wszystko to jest teraz zasypane, nawiezione jakąś taką ziemią z gruzem. Ktoś chce ten teren zasypać i zdewastować. Profil, o którym wspomniałem, założyłem na Facebooku po to, żeby nie rywalizować z profilem gminy, wręcz przeciwnie, żeby być im pomocnym i również oczekuję tego samego od nich. Ja chciałbym im pokazywać, w które miejsca trzeba jakieś działania wdrożyć, gdzie trzeba zajrzeć. To, jak to miejsce się zmieniło, zauważyłem już w zeszłym roku. Jadąc tutaj na rowerze, na wycieczce, zauważyłem, że właśnie jest nawieziona ta ziemia. Wyglądało to strasznie, no aż mnie złapało za serce, że takie miejsce może być tak zniszczone i zdewastowane. Potem było już tylko gorzej, bo tej ziemi zaczęło przybywać. Ktoś, kto ją tu przywoził, zarazem wywoził rodzimy torf. Jestem tego pewien, bo nawet hałdy tego torfu leżą jeszcze do tej pory. Także jedno wywoził, drugie przywoził. Napisałem do gminy zapytanie pisemne, co tu się właściwie dzieje i jakie jest uzasadnienie tych robót, bo miejsce naprawdę jest bardzo fajne i szkoda by było je stracić i zniszczyć. Na moje zapytanie gmina mi bardzo lakonicznie odpowiedziała, dosłownie jednym zdaniem, które brzmiało, że w tej sprawie toczy się postępowanie. I koniec. To była cała odpowiedź. Dysponujemy nagraniem z 22 kwietnia, a to dosłownie tydzień temu, jak ten teren wyglądał tutaj. Tej ziemi było znacznie mniej. Ta ziemia ciągle jest tu nawożona. Tyle się mówi o suszy, o tym, że nie ma wody. Przecież bobry są naszymi sprzymierzeńcami w walce z suszą. Budują tamy, żerenie i zatrzymują wody. Dzięki nim tworzą się właśnie podmokłe tereny, które na pewno nam pomagają w walce z suszą. Musimy dbać o wszystkie miejsca zielone, jest ich coraz mniej. Przecież jesteśmy częścią tego ekosystemu. Jak nie będzie takich miejsc, nie będzie i nas. Dbajmy o to.